Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam OSP Klebark Wielki, jednostka mieszcząca się w powiecie olsztyńskim, województwie warmińsko-mazurskim. Ze mną jest pan naczelnik, z którym się przywitam. Cześć. Chciałbym zapytać na wstępie, ile wyjazdów jednostka odnotowała w zeszłym roku? W zeszłym roku dokładnie nie pamiętam, ale powyżej 100. 112. Widzowie zawsze są ciekawi, ile to jednostka wyjeżdża. Zobaczcie przed nami tutaj... 112, ale z tym, że to jest wyjazd, do jednego wyjazdu nieraz wyjeżdżały 3 samochody. Aha. Bo mieliśmy, do maja mieliśmy 3 samochody, 2 średnie i 1 ciężki, plus samochód operacyjny Kia, który jest na naszym stanie. Wszystkie 4 samochody były naszą własnością. Rozumiem, czyli tych zaangażowanych osób i sił i środków było dużo więcej w tej liczbie wyjazdów. W tej chwili po prostu z uwagi na to, że chcemy pozyskać samochód lekki, jeden średni sprzedaliśmy osobie prywatnej. Rozumiem. Zobaczcie, drodzy widzowie, jest tutaj na pięknym taborze samochodów załoga, z którym się przywitam. Cześć, Adrian. Cześć, Daniel. Miło poznać. Cześć. Kuba. Cześć, Michał. Cześć. Ciemek. Cześć, Ciemku. Cześć, Darek. Cześć. W formie ciekawostki Wam powiem, że pan Darek jest przewodnikiem psa, którego też poznamy w dalszej części materiału, także myślę, że to jest mega ciekawostka. Są tutaj też dobrze zabudowane samochody, jak widzicie, piękna flota, o których nam jeden z kolegów powie, z którym się przywitamy. Witamy, cześć. Witam, cześć, ale to nie ja bym opowiadał, tylko będzie naczelnik. Okej, okay, pan naczelnik, dobra. Jakby można było, bo to jest... Jasne, jasne. To troszkę, ja tylko na temat samochodu. Samochód operacyjny. Kijanka służy do przede wszystkim dowiezienia dodatkowego sprzętu, dociągnięcia łodzi. Tak. Aczkolwiek łódź ma też zaczep do samochodu ciężarowego, bez względu na to, czy to jest średni, czy to jest ciężki samochód, możemy to podczepić. W zależności od ilości członków, którzy są potrzebni. Kijanka jest takim samochodem transportowym bardziej, który dostarczy ludzi i sprzętu. Natomiast Mercedes, samochód średni, 3000 litrów wody, 300 litrów piany, wyposażenie praktycznie takie, jakie jest wymagane w KSRG. No to tyle na ten temat tego samochodu. Jest to samochód 2018 rok produkcji. Na nasze specjalne życzenie został tak wykonany. Natomiast Scania jest to samochód roku 2011. Jest to samochód ciężki, 5000 litrów wody, 500 litrów piany, środka pianotwórczego, nie piany. No i załoga 6-osobowa, tak samo jak w Mercedesie. Sprzęt też ogólnie potrzebny do działań ratowniczo-gaśniczych. Na jednym i na drugim samochodzie są też urządzenia hydrauliczne. Pragnę zaznaczyć, że Mercedes jest typowo samochodem ratowniczo-gaśniczym. Ratowniczym także, bo ma 2 urządzenia. Jest to nowość tego drugiego urządzenia, jest to urządzenie bateryjne, elektryczne tak zwane. Nie wszystkie jednostki jeszcze mają. Zgadza się. Natomiast my posiadamy, bo staramy się mieć ten sprzęt, który w rzeczywistości jest bardzo potrzebny. Zdecydowanie tak. Czy mogę zapytać, jakiej firmy zdecydowaliście? Webera. Webera. Mamy Webera, urządzenie ciężkie i to też jest elektryczne, też jest ciężkie, które praktycznie sprawdza się w wielu akcjach. Sprawdziło się i wspólne działanie elektrycznego i hydraulicznego jest
zdaje egzamin. To jest takie fajne połączenie, takie kombo, nie? Bo mamy tak. Elektrykę, gdy dojeżdżamy do wypadku, to pierwsze działanie tą elektryką, zanim tak. się ten ciężki spalinowy rozłoży, to już mamy te działania są prowadzone, tak? Bo są nożyce, jest ospiedacz i czekamy tak jakby na czas, w razie czego potrzebny jest drugi zestaw, to drugi się to rozwija. Ja jeszcze tylko dopowiem, że kijankę też wykorzystujemy właśnie do działań poszukiwawczo-ratowniczych, do grupy poszukiwawczo-ratowniczych. To jest tak jakby samochód nasz flotowy, który właśnie zawsze wyjeżdża do działań poszukiwawczych na terenie powiatu, czy też i województwa, bo poza powiat też wyjeżdżamy, też się zdarza. Oprócz tego właśnie przewodnicy psów dojeżdżają swoimi samochodami, ze swoimi psami, właśnie między innymi Dadek, który jest też z nami tutaj obecny. Myślę, że też zaprezentuje tak, Aleksa, właśnie. Który siedzi w bagażniku. Oczekuję na przywitanie. Tak, Aleks, pies, który tutaj jest wykorzystywany właśnie do działań poszukiwawczych. Jeden z sześciu, tak naprawdę. Jeden z sześciu, tak. To jest bardzo dużo. Mamy sześciu przewodników, czy więcej, czy mniej? Inaczej. W tej chwili mamy sześciu przewodników, którzy tworzą zespoły poszukiwawcze ratownicze. Czyli to są przewodnicy, którzy mają w tej chwili certyfikaty pierwszego stopnia tak. z psami. A w sumie przewodników jest 9, z tym, że nie wszyscy jeszcze mają certyfikaty. Wspaniałe. Także tutaj siłą poszukiwania ratownicze są. Na pewno będziemy mogli z panem Darkiem dwa słowa na ten temat za chwilę zamienić. A my zmierzamy powoli do samochodu Mercedesa tego. Najbardziej bym w sumie chciał zobaczyć tego elektrycznego Webera, z tego względu, że strażacy jeszcze na moim kanale nie widzieli takiego sprzętu z tej firmy. Trzeba zaznaczyć, bo trzecie urządzenie technologiczne jest na... Jest to Lukas, też ciężki, podobnie do tego, tylko po prostu starszej produkcji. Okej. Drodzy widzowie, zobaczcie. Mamy tutaj sprzęt. Jeżeli to możliwe, prosilibyśmy o natychmiastowe uruchomienie. Tak. 2-3 kg za baterię. Aha. Wiem, że tak lubisz opowiadać, ale zobacz. Bardzo chętnie. Dziękuję. Drodzy widzowie, chciałbym zwrócić uwagę na dość ciekawą rzecz, jaką jest dodatkowe oświetlenie pola pracy przez tego typu LEDy zamontowane tutaj. Na pewno jest to pomocne. Faktycznie nie jest to jakiś ciężar, którym się nie da operować. Tak. Nożyce, które służą do cięcia na przykład elementów karoserii pojazdu, no, charakteryzują się z tym, że muszą ważyć, czy to jest zestaw spalinowy, czy to jest elektryczny. Często pracuje się po prostu w dwie osoby takimi narzędziami. W momencie, kiedy już złapią dany element, ich waga jest znacznie odciążona. Bardzo się cieszę, że zobaczyłem właśnie nożyce marki Weber i możecie również wy to zobaczyć. Mało tego, widzę tutaj dużą świadomość, mamy podkłady drewniane służące do stabilizacji pojazdu, mamy spornik progowy i u góry, jak widzicie, zestaw elektryczny również weberowski. O tyle jest, spalinowy, przepraszam. O tyle jest trudna praca, że się węże nie plątają nam i swobodnie możemy pracować w trudnych dojściach, tak? Tak. To jest plus, no i cisza w komunikacji. Mogliśmy rozmawiać ze sobą nie jest głośno, a wiemy, że czasami na wypadkach jest głośno. Zgadza się, bo to i nie możemy się czasami dogadać, a tak to przy takim urządzeniu jest o wiele ciszej. Zgadza się. Świetna sprawa. Okej, okay. A co byśmy znaleźli w skrzynce u góry? Pewnie zestaw złączek jakiś? Jest czarna skrzynka, widzę, zastanawiałem się, co w środku się znajduje, ale odpowiedź za momencik poznacie. Aha, mamy sprzęt do otwierania drzwi, odcinania pedałów. Dokładnie. To tak. Też nie wszystkie jednostki mają, bo no jest to dosyć drogi sprzęt. Myśmy to akurat zdobyli zestawy. Przy ręcznej pompie hydraulicznej też 750 kg ucisku. Świetna sprawa i bardzo przydatny sprzęt przy otwarciu mieszkań czy w momencie zdarzenia drogowego, gdzie potrzebujemy odciąć pedała, żeby uwolnić nogi zresztą osoby poszkodowanej. A co znajdziemy w kolejnych sprzętach?
też na nasze zamówienie 10 sztuk 75 i 52. W tej chwili przeszliśmy na węże 45. Piękna sprawa. 42. Węże ze względu na gaszenie mieszkań, gdzie wydajność wody jest zmniejszona o 10%. Tak? A odcinek wężowy dużo mniej waży, łatwiej go przeciągnąć, przenieść i też bardzo dobry kolor widoczny w zadymieniu. Tak jakby no świecą, można powiedzieć, tak. Dokładnie, wyróżniają się. Mamy torbę medyczną, tak, R1. Zobaczcie, jest armatura wodno-pianowa, szepki i ten sprzęt już niejednokrotnie widzieliście. Są... Szmata jest też potrzebna. Tak. Mamy prądownice wodne, także to jest sprzęt, który znacznie się przydaje. Przechodzimy dalej. Tutaj jeszcze mam na górze, nie widziałeś, Ked i jeszcze są nasze pneumatyczne welderze, bo na 51, tak. Docelowo będą też będzie zamontowane, jak będziemy miejsce. Aha, okej. Mamy Keda i Keda, piąte, próżniowe, kupianki jeszcze. Dobra, to nic wodnego. Wodnego, nie? Także tak jakby no, tego miejsca coraz jest mniej. Coraz mniej, bo sprzęt wypełnia. Tu jest cała autopompa, to jest cała deska rozdzielcza autopompy, którą musi kierowca obsłużyć, tak? Bez względu na to, ile wody podać, ile nasad będzie uruchomiony. Pilarki, przecinarki, hydronetka plecakowa, motopompa pływająca jest. Są dwie deski, jedna chyba dziecięca, tak, pediatryczna i u góry parawan lub szyny Kramera. Co się wtedy? Szyny Kramera. Kryją. Mamy linkę ratowniczą, pas. To wszystko się tutaj znajduje. Dobrze, przejdźmy dalej. Z sorbentem zapewne? Tak. Okay. Agregat z możliwością podania środka pianotwórczego. Odmieniający z możliwością podania piany. Piękna sprawa, to jest pewnie marka... Piany lekkiej tak zwanej, to jest, rzadko się zdarza, żeby jednostki ochotnicze miały. Posiadały. No jest, świetny jest ten wentylator z tego względu, że, no drodzy widzowie, nasada 52, roztwór środka pianotwórczego z wodą i mamy wytworzoną pianę lekką. Także użyteczny, bardzo użyteczny sprzęt. Tak, do tego dochodzi jeszcze rękaw 20-metrowy, także możemy podać do budynku, nie stawiając agregatu. Budynek. Zgadza się. Z spalinami. Element spieniający. Tak. Co mamy dalej? Elektronarzędzia. Ostatnio są bardzo przydatne przy dachach pokrytych blachą, tak? Elektronarzędzia, gdzie po prostu no jest utrudniony dostęp, żeby te dachy przegasić. Dlatego elektronarzędzia dają w przypadku egzaminu. Dodatkowo w formie ciekawostki, drodzy widzowie, obok stożków ostrzegawczych macie najaśnicę akumulatorową, tak. Która znacznie ułatwia działanie. LED-owa niewiele miejsca zajmuje, więc to jest duży, duży plus. I na dole pompa do wody brudnej. Dokładnie. Przejdźmy do kabiny. Zobaczcie, schody same się rozłożyły, więc możemy wejść i zobaczyć, co się w środku znajduje. Ale to musimy poczekać na Damiana. Drodzy widzowie, znajdujemy się w kabinie samochodu Mercedes, który jest średnim gaśniczym. Zobaczcie, no, aparaty zabudowane za mną. W workach znajdziemy suche skafandry, tych pomarańczowych. Pod siedzeniami sprzęt, który jest potrzebny w czasie prowadzonych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Mamy kamizelki. Tak, kamizelki, zapasowe ubranie specjalne. Misiek ratownik, który może trafić do dziecka, które jest poszkodowane, żeby uspokoić. Tak, efekt psychologiczny jest bardzo dobry. Komplet powietrzny, tak zwany, gdzie na przykład pourywane są zbiorniki, zamontujemy i możemy powietrza bez używania uruchamiania samochodu, który miał wypadek. Dopompować powietrze i go wyciągnąć celowo, tak? Żeby odblokować jego na przykład hamulce. Okej, okay, bardzo, bardzo fajna sprawa. Widzowie, żebyście mogli zobaczyć, to ja postaram się tę skrzynkę wyciągnąć na wierzch, żebyście zobaczyli, o czym jest mowa. Dwa przewody, niebieski.
czerwony. Ich zadanie jest identyczne. Końcówki jeszcze różnego typu, żeby można było dopasować do różnych rodzajów właśnie łączek. Przykładowe dla Was. Drodzy widzowie, zobaczcie, mamy tutaj defibrylator, jest miernik wielogazowy z przodu i obok miernika jest kamera termowizyjna. Zobaczmy, jakby można było pokazać, jak ona wygląda. Zobaczcie, jest kamera termowizyjna z możliwością rejestracji obrazu. Powiedzcie mi, czy jesteście zadowoleni z tej kamery, z użytkowania? Jesteśmy, tak, bardzo. Tak, bardzo. Świetnie, czyli jednostkę postrzeżona. Nie zawiodła nas jeszcze, jeśli chodzi o stwierdzenie, sprawdzenie źródła pożaru, temperatury. Często tu nagrywamy film i później odtwarzamy ponownie, żeby w których miejscach było zagrzewie, żeby można było dokładnie sprawdzić. Rozumiem. Tak, tutaj jeszcze mamy detektor prądu, też nabytek zeszłoroczny, zupełnie zwyklejszy. Tylko nie pamiętam, jak się jakoś tak, że... A, czekajcie, Okej, czyli możemy dokonać pomiaru. Świetnie. Czyli taki standardowy sprzęt pożarniczy został już, drodzy widzowie, na samochodzie Mercedes przedstawiony, a my zmierzamy do tyłu pojazdu, żeby Wam pokazać to, co chcieliśmy Wam pokazać w momencie otwarcia autopompy. Drodzy widzowie, zobaczcie, poduszki rozpierające mamy rozłożone. Oczywiście napełniamy je wysokim ciśnieniem. Wartość robocza 8 atmosfer, ponad 25 ton mogą one podnieść. Jak widzicie, mają takie paski po bokach. Tutaj poprosimy Damiana, żeby pokazał. Te paski służą do zabezpieczenia i można je ustawić w stos. Wszystko to podpięte jest do putli z reduktorem. Następnie całe to powietrze zmierza do panelu sterowniczego, którego widzicie w tym momencie. I to już każdym kolorem osobnym przewodem doprowadzone powietrze jest do poduszki. Oczywiście można jeszcze zastosować tutaj krótce zamykające, żeby móc taką poduszkę napompowaną zamknąć i zapobiegnie to cofnięciu się powietrza w przypadku rozpięcia, konieczności rozpięcia jednego z przewodów. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Możesz sobie też stojąc kontrolujesz, nie? Drodzy widzowie, zobaczcie, jest tutaj bardzo ciekawy sprzęt, który jest niespotykany. Tak. Czerwony kolorek wodek świetnego wyrokowania na prezenty. Tak. Wyciągamy, ciekawe co tam będzie. Mamy zapody. Zachować. 10-metrowa pompowana wodą. Czyli normalnie z samochodu 5-2 albo z pompy pływającej. Chociaż z pompy to tak niekoniecznie, bo potem brudno jest. Nie wiem, czy jest z samochodu czyściejsza woda. W pełni napełniane wodą. Ona się pompuje na wysokość około 50-60 cm. Spokojnie można jedną na drugą ustawić. Mamy taką zapolę powodziową, prawie na metr wysokości, jak ustawimy. Też można je łączyć szeregowo, jedną z drugą, tak naprawdę z pomocą nasadek. Także, drodzy widzowie, w formie ciekawostki takiego sprzętu jeszcze na kanale nie było. Możecie zobaczyć, że również tego typu zapory wodne, przeciwpowodziowe, można zastosować. To i też jako zbiorniki wody przy pożarach, bo to też się tak pomieści trochę wody, więc tak, zawsze można to było. No wszechstronne są uniwersalne, można korzystać. Ciekawe, także dziękujemy za prezentację. Drodzy widzowie, znajdujemy się w samochodzie Scania, ciężka Scania, 5000 wody. Dla przypomnienia, szybka przewideczka dla Was, co tutaj się znajduje. Zobaczcie, mamy latarki kątowe, są radiotelefony, jest detektor wielogazowy, drugi, naprawdę. W jednej z szafek kamera termowizyjna, mamy tutaj sprzęt łączności, motorolkę. Mniejsza, bo mniejsza, ale też użyteczna. Okej. Oczywiście aparaty powietrzne zabudowane z tyłu, jak w samochodzie ciężkim leśniczym wypada.
maski, czyli takie standardowe wyposażenie, które taki samochód gaśniczy musi mieć. Przejdźmy do skrytek. Drodzy widzowie, jesteśmy przy pierwszej skrytce samochodu Scania, ciężki gaśniczy, oczywiście sprzęt medyczny, skrzynka socjalna, deska jest ortopedyczna również i cały inny sprzęt, który jest wykorzystywany przy działaniach z zakresu ratownictwa medycznego. Patent, zbiorniki z sorbentem, stożki ostrzegawcze, agregat prądotwórczy. A my z drugiej skrytki już wyciągnęliśmy dla Was coś, co jeszcze na kanale również nie było, a jest sprzętem potrzebnym przy dość trudnych akcjach, jakim jest na przykład rozszczelnienie zbiorników z paliwem. Przy wypadkach, gdzie rozszczelnione zbiorniki bądź samochód leży na boku i wydobywa się paliwo na zewnątrz. Żeby przepompować paliwo do innego zbiornika bądź beczek, i służy ta pompa. Tą końcówką wypompowujemy, wkładamy do zbiornika i wypompowujemy. Przepompowujemy. Zgadza się. Także również użyteczne narzędzie, którego jeszcze nie widzieliście, ale również strażacy nim dysponują. Także no cieszymy się, że jest tu tyle takiego dość istotnego sprzętu, zwłaszcza z zakresu ratownictwa technicznego, który no jest zakresem wymagającym i trudnym. Tak, docelowo Scania była pisana pod chemię i ekologię naprawdę, więc ten sprzęt taki na tym samochodzie akurat jest taki z pogranicza, właśnie do zanieczyszczeń różnych chemicznych czy ekologicznych zagrożeń. Mieliśmy też detektory jednogazowe, ale tak jakby one już czas kadencji minął, nie? I koszt legalizacji znowu tych detektorów przewyższał ich wartość, więc zdecydowaliśmy, że nie będziemy ich legalizować tak naprawdę, bo to miało na wyposażeniu. Faktycznie, nawiązując do tego, co powiedziałeś o ratownictwie chemicznym, u góry widzę zapory sorpcyjne, rękawy sorpcyjne. Jest pompa do wody brudnej, ale już taka większa. To jest 1600 litrów wydajności na minutę. Świetne. Jest pompa również elektryczna, gdzie możemy wypompować z piwnic, mieszkań. Zobaczcie, spływakiem, który nam wyłączy pompę w przypadku, kiedy już zostanie wypompowana do stanu granicznego woda. Przedłużacz. I od razu górna skrytka. Tak. Skimmer, tak zwana pompa do zbierania cieczy ropopochodnych z tafli jeziora, wody z stawu, rzeki. Ale też jako służy jako zaopatrzenie, bo też wodę w sensie uzupełnienie też poda. Też. Tak, ale ona dokładnie, tylko nie będziemy jej skręcać, bo w tej czerwonej skrzynce ona ma jeszcze tak jakby takie pływaki zbierające i plus ma taki obszar pracy. Tak, obszar pracy plus takie jeszcze jakby zmniejszyć zanurzenie. Tak, i obręcze na węże, żeby wąż, jak ono sobie zbieramy ją po wodzie, żeby wąż był utrzymywany na wodzie razem z 52 tak naprawdę. Jasne, nie? Substancje ropopochodnie lżejsze od wody, więc... Tak, dokładnie, się to po prostu zbiera jak kożuch z mleka. Mostki przejazdowe. Tak, mostki przejazdowe, linka ratownicza, no i zwijadło LSN z linią szybkiego natarcia, sorbent. Przejdźmy dalej. Zobaczcie, do widzowie. Autopompa pojazdu, standardowa, jak w tego typu wielu pojazdach, które widzieliście już. Tylna skrytka z lewej strony za kierowcą. Armatura wodnopionowa, którą również znacie z filmów. Myślę, że jedyną ciekawostką, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest lanca, która się znajduje w tym miejscu, lanca gaśnicza. Druga skrytka z lewej strony, mamy Holigana, odcinki wężowe, drobny sprzęt w skrzynkach. Kolejna skrytka, mamy sprzęt służący do różnego rodzaju działań. Tak, są tu mice, szufle, miotły, młot, nożyce, pilarki, rzuca się w oczy sprzęt hydrauliczny i u góry mamy również poduszki pneumatyczne. I siłownik. Pięknie. Co byśmy na dachu pojazdu znaleźli? Drabinę tak naprawdę. Skrzynia. Też ze sprzętem takim. Bosek, drabina i sprzęt taki burzący, mówiąc szczerze, no skrzyni. Sawnę do pompy tamtej. Tak jakby standardowe podstrzenie. Sawny muszą być, ponieważ samochody też mają możliwość zasysania wody ze źródła. Na 50 jest na dachu jeszcze padawa. Do zabezpieczenia jest przy wypadkach, nie? Na ten, to mamy go na 50 na dach. Świetnie, dobrze. W takim razie zmierzamy do łódki
i pokazujemy resztę pomieszczeń strażnicy. Drodzy widzowie, zobaczcie, znajdujemy się przy kolejnym sprzęcie. Jest to łódź ratownicza, wyprodukowana w Szwecji, kupiona w Polsce. Silnik o jakiej mocy? Silnik jest 50 koni, Yamaha standardowy. Jak się sprawuje łódka? Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. To takich działań, gdzie pływała, tak? W sensie tak. Nasze, przy stacji bliskości jeziora tak naprawdę kupiliśmy tą łódkę. W przypadku mamy jezioro w Silicach, zaraz mamy jezioro. Uczestniczyła w działaniach, czy to ratunkowych, czy poszukiwawczych, czy pomocy przy policji do wyłowienia zwłok na przykład. Na przykład. Tak, to jak najbardziej jest potrzebne. A ostatnio ćwiczymy właśnie z psami, z grupą poszukiwawczo-ratowniczą, tak jakby żeby prowadzenie działań psów z wody. Tak. W zasadzie też dwa, trzy tygodnie tak jakby sukcesywnie ćwiczymy, przyzwyczajamy psy do warkotu silnika, tak. Do pływania, do naprawdę... Piękno. Fajnie się ogląda to, w sensie jak one reagują na ten, tacują z łodzi, nie? No słyszałem, że niedawno była taka akcja, że właśnie przy pomocy psów, które są ratownikami wodnymi, udało się uratować 3 osoby. Jak już szukacie w internecie, to na pewno drodzy widzowie znajdziecie, o jakiej akcji mówię. Zobaczcie, jeżeli to jest widoczne, to jest tutaj takie ciekawe wychropowanie, wygumowanie, które jest antypoślizgowe. Na pewno zwiększa to komfort w czasie. Tak, dokładnie. Pływania. Oprócz tego mamy, to wiadomo, schowki, tak? Tutaj są węgorze, pas ratowniczy, dodatkowo są kamizelki. Między innymi tak, jest gaśnica, są linki różnego rodzaju. Na tym z tamtej strony jest to samo, plus akumulator, bo mamy dwa akumulatory. Główny jest z tyłu, tak. A tutaj jest zapasowy, który tak jakby robi oświetlenie, czy nawet sonda jest podłączona też pod ten dodatkowy. Natomiast główny jest tak jakby do odpalenia do silnika, tylko tutaj jest ta część połączona. Piękna sprawa. W 2013 roku dostaliśmy dofinansowanie pierwsze i kupiliśmy właśnie pierwsze blagerowskie, 10 hełmów blagerowskich z latarkami i dewy, 10 kompletów ubrań od razu. Dewy służyliśmy, potem zaczęliśmy wymieniać te busowskie na dewę. Aż w którymś momencie w 2015 roku tak wszedł ten rozembałek, tak się pojawił bardziej w Polsce, gdzieś na pewnym i od tego momentu zaczęliśmy już wymieniać mundury właśnie na rozembałowskie, włącznie z hełmami, rękawicami, butami. Także idziemy też tak jakby w tą jakość, a nie tylko, żeby po prostu było, bo są mundury dopasowane, no i też kupujemy mundur jest kupowany pod strażaka. Czyli musi być dopasowane rozmiarowo, żeby było wygodniej, żeby nie krępowało ruchu przy działaniach. I staramy się jak oceniasz markę Rosenbauer pod względem ergonomii, wygody? Znaczy ja oceniam bardzo dobrze, mi się bardzo dobrze w niej pracuje i tak jak słyszę tutaj razem z chłopakami, którzy działają, biorą udział w bezpośrednich działaniach w tych mundurach, tak. Naprawdę jest klasa, nie? Tak, bardzo bardzo bym prosił, jeżeli możesz to zaraz zobaczymy strażaka ubranego w taki komplet ubrania. Zobaczmy, już mamy kolegę ubranego. Podszerzycia. Tak, ale to właśnie ten jest najlepszy, bo sprawdzony wielokrotnie w boju. Jak oceniasz jako użytkownik? Taką, mówię, wygoda jest. Nie są ruchy skrępowane. Tak, można ruszać. Wchylać się to, więc... Liczne kieszenie też pomagają. Tak, a tym bardziej, że można, mówię, oprócz ratowych tych z gaśniczych rękawic, mamy jeszcze ratownicze do wypadków. Hajksy z zakresu, do zakresu ratownictwa technicznego. Tak. I na pewno to ułatwia kominiarka. Hełm zaraz. Świetnie. W porównaniu do poprzedniego twojego hełmu, jakie odczucia? Wygoda. Wygoda. Wygoda, bo jeżeli mówię, jedziemy na akcję i mamy wejście do pomieszczenia, to nie musimy już się bawić tutaj, spinać. Zgadza się. Tylko wszystko mamy sobie z tyłu. Okej. Okay. Spinamy sobie jak chcemy. Regulacja szybciej. Jest. Mhm. I wygodniej, nie? Waga pewnie też lżejsza od poprzednika. No mówię, zobacz sobie. Mówię, porównamy. Są ci stali, nie? Zobaczysz, mówię, jest różnica. Wagowa. Wagowa. Jest wagowa i też mówię, jak komfort nożenia tak naprawdę. Wiesz, ten węgierowski też tak naprawdę, jak się nałoży, czy węgierowski właśnie, czy bałowski, tak naprawdę, one fajnie leżą przy głowie, nie? Na tym. Mówię, a tym bardziej, że nie pracuje się w tym chromie tylko 5 minut, tylko czasami... Wiele godzin. Tak. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że podzieliliście się waszymi opiniami ze strażakami, bo też wiem, że strażacy poszukują różnych sprzętów i się zastanawiają, czy to warto
zakupić, myślę, że warto. Znaczy, na pewno jest warto iść do przodu, tak naprawdę. Rozumiecie. Oprócz samej, to wiadomo, że za pojazd to jest zawsze cena, tak naprawdę, nie? Ale z drugiej strony cena do jakości, czy potem komfortu użytkowania, wynagradza. To powinno jednak być takim zbalansowanym. Lepiej jest wydać więcej, a mieć to dobry sprzęt, który będzie służył, bo to ja w tym pracuję. Tak? Ja kupuję dla siebie i dla ludzi, nie? Zgadza się. Zgadza się, także bardzo mądre podejście. No to cóż, przejdziemy do kolejnych pomieszczeń strażnicy. Drodzy widzowie, jesteśmy w magazynie, w którym stoją pralki. Dlaczego je kupiliście i co to za pralki? To pralka, są pralki, tak jakby profesjonalne pralki do oprania ubrań do boczek naszych, naszych codziennych bojowych po dużych akcjach. Widzieliśmy ten problem, tak jakby to się pojawia, bo są przepisy, mówi się o raku w straży, tak. Przeciwdziałamy tym nowotworom i innym zdarzeniom, no ale też po samych dużych działaniach, czyli pożar, mamy zanieczyszczenia mocno tych ubrań, więc też problem był zawsze z paniem, które trzeba było albo do domu zabrać, albo i to tak na tym, więc po jakimś czasie tak naprawdę stwierdziliśmy, że kupujemy pralkę, mamy suszarkę, znaczy pralka, suszarka, tak. Odwrotnie. Cały mundur komplet, czyli spodnie, buty, rękawice, hełm, wszystko, może jeden komplet wchodzi. Mniej więcej półtora godziny prania, półtora godziny suszenia, czyli w międzyczasie jedno się suszy, drugie się pierze. Do tego jest komplet tych preparatów, środków. Możemy jakieś pokazać dla przykładu? Tak, dokładnie. Mamy tutaj do czyszczenia hełmów, zobaczcie. Do prania wstępnego. Pokażemy, zobaczcie. Tutaj mamy pastę do odplamiania, odblasków, rewelacyjnie działa, naprawdę rewelacyjnie, wyczyścić. Polecamy, drodzy widzowie, jak widzicie, z opinii strażaków. Możliwość, to i preparat do plania już takiego zasadniczego. To ja bym koniecznie chciał jeszcze zobaczyć, pokazać, znaczy się, zobaczcie, drodzy widzowie, o działaniu dekontaminacyjnym, także jeżeli chcecie, żeby wasze ubrania były odpowiednio dobrze wyprane, a to jest bardzo istotne w naszej pracy, to polecamy, strażacy polecają. Znaczy polecamy generalnie w ogóle dbania o mundur i zdrowie tak naprawdę pośrednio swoje. Tak? Piękna sprawa. Naprawdę. Agregat grzmotwórczy o mocy 10 kW. Do tego pompa wodna typu Rosenbauer o wydajności 800 litrów pod ciśnieniem, 1200 na wolny wylew. Sprawdza się w każdej sytuacji, czy to jest kran otwarty, czy zamknięty w domach, piwnicach, gdzie są zalane jedno z lepszych urządzeń wypompowujących wodę. Polecam. Piękna sprawa. Zobaczcie, ja chcę zwrócić uwagę na sposób przewożenia. Troszeczkę to waży, ale strażacy stworzyli takie wózki i dla agregatu, i dla pompy, znacznie ułatwiające transport. No i też muszę pogratulować mocy znamionowej tego agregatu, no bo to nie jest tak często spotykane, żeby aż tak mocne agregaty się pojawiały, ale no są potrzebne, bo można zasilić nawet budynek, gdyby zaszła taka potrzeba. Dokładnie, wystarcza na zasilenie co najmniej jednego rodzinnego domu, czy też agregatów, czy pomp w rolnictwie, w gospodarstwie, do, jak to nazwać, to nie jestem rolnikiem, krowy, które trzeba wydoić, po prostu... Mieliście taką akcję, tak? W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że były wichury, tutaj pozbywało linie energetyczne, tak? I potrzebna była tak jakby pomoc nasza właśnie dostarczenie agregatu, żeby można było pod gospodarstwo podpiąć, żeby było żeby ten sprzęt do Jankę, tak. Żeby jest w stanie pociągnąć pompy. Świetnie, świetnie. Z tego, co się orientuję, również możecie zasilić swoją remizę. Tak, możemy. Mamy zrobione podłączenie, agregat wystarczy takie przepięcie zdobić, połączyć agregat z wyjściem, które mamy przy sieci zrobienie, przełączenie na bezpiecznikach, na agregat i momentalnie w przypadku toku prądu remiza dalej funkcjonuje na agregacie, ma zasilanie. Unajechamy się syrena alarmowa i możemy tak jakby normalnie funkcjonować na zdarzenie. Świetna sprawa, także jesteście uniezależnieni w razie potrzeby. No i brama się otworzy. I brama się otworzy, tak. Jest to, że brama się otworzy. Tak. Dobrze, to co, przechodzimy do pomieszczenia świetlicowego i tam spotkamy się na rozmowach o psach ratowniczych, a także o 3-4 historiach z akcji. Drodzy widzowie, ja jestem tutaj z Darkiem i z Aleksem. Aleksem, który się bawi właśnie. Aleks, psem, który się bawi, Aleks, nie z Aleksem. Pies, który służy do? To jest pies ratowniczy,
typowy pies ratowniczy, który w tej chwili ma już certyfikat, ma uprawnienia pełne do prowadzenia poszukiwań ludzi w terenie otwartym. Na razie nie przymierzaliśmy się z nim do gruzów, ponieważ tak szczerze mówiąc to w naszym województwie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na poszukiwania gruzowiskowe, jest raczej dość małe, no bo tak jak niektórzy się śmieją, że od 45 roku to się nic nigdy nie zawaliło u nas. Dlatego też raczej skupiliśmy się właśnie na psach terenowych, które wspomagają pracę policji. Rozumiem. Piesek, który pewnie certyfikowany był gdzie? Pies był certyfikowany, swoją jedynkę zdobywał w Nowym Sączu, a teraz recertyfikowaliśmy w Gdańsku. Pięknie, pięknie. Chciałbym zapytać o grupę, bo wiem, że jest tutaj więcej piesków, więcej przewodników. Tak. No, znaczy jesteśmy w ogóle jedyną grupą w województwie warmińsko-mazurskim poszukiwawczo-ratowniczą. W tej chwili mamy 6 zespołów ratowniczych, mamy 6 psów w tej chwili z certyfikatami, ale zespołów jest 8, ponieważ nakładają się po prostu psy. Z jednym psem dwóch przewodników ma, powiedzmy, swoje certyfikaty. W tej chwili ze względu na pewne zawirowania w zeszłym roku covidowe, tak, mamy tylko 3 psy z pełną recertyfikacją, ważną w tej chwili, ponieważ po prostu z 8 egzaminów, które były w zeszłym roku, zostały tylko przeprowadzone, właściwie jeden został przeprowadzony. Resztę odwołano. W tym roku już jest troszeczkę lepiej, więc ile się dało, recertyfikowaliśmy. W tej chwili się przygotowujemy z tymi pozostałymi 3 psami. Świetna sprawa, świetna inicjatywa. Chciałbym zapytać jeszcze, gdy nagrywaliśmy łódkę, kolega wspominał, że próbujecie takie doświadczenia z ratownictwem psów na wodzie. Tak, no znaczy nie jest to typowe ratownictwo wodne, bo te psy nie mają ratować, powiedzmy, wyciągać ludzi tonących, ale chodzi o to, że ostatnio mieliśmy kilka akcji poszukiwawczo-ratowniczych, znaczy byliśmy dysponowani przez policję do osób, które gdzieś w pobliżu zbiorników wodnych zaginęły i kwestia była przeszukania brzegu jeziora. Ale wiadomo, że jeżeli ktoś tam troszeczkę się parał żeglarcem, wiadomo, że są wiatry wieją raz od jeziora, raz ku jezioru. I doszliśmy do wniosku, że jest takie zapotrzebowanie, żeby spróbować, czy pies jest w stanie wyczuć człowieka, płynąc, powiedzmy, wzdłuż linii brzegowej. No, ostatnio zrobiliśmy sobie takie 2 pierwsze treningi. Okazało się, że ten trening drugi był już taki bardzo obiecujący, ponieważ psy zaczęły reagować na ludzi, którzy są w szuwarach schowani. Tak. Z tym też, że w tej chwili oczywiście będzie najtrudniejsza sprawa, czyli zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o szkolenie psów ratowniczych, to jest oznaczanie. Aha. Czyli pies znajdzie, ale teraz jeszcze musimy doprowadzić do tego, żeby pies był w stanie w sposób wyraźny, oczywisty zameldować przewodnikowi: mam. Świetne. Chciałbym zapytać taką jedną rzecz jeszcze. Gdybyś znalazły się OSP w kraju, które chciałyby w ogóle rozpocząć, no nie ma co ukrywać, trudną przygodę wychowaniem piesków, bo to nie ma co tego ukrywać, i kosztowną jednoznacznie, to co powinny najpierw zrobić? Gdzie zaczerpnąć wiedzę, może na własnym doświadczeniu pan? Znaczy powiem tak, generalnie rzecz biorąc, najwięcej psów ratowniczych ma Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna. Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną, ale Państwowa Straż Pożarna chyba jako jedyna służba mundurowa w Polsce nie szkoli psów ratowniczych. Ani gruzowiskowych, ani terenowych. My je szkolimy sami, bo pozostałe służby, na przykład, nie wiem, policja, wojsko, Straż Graniczna ma swoje ośrodki szkolenia, gdzie szkolą psy. U nas tylko i wyłącznie szkoleni są przewodnicy. Byliśmy zresztą na takim kursie w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, na kursie przewodników psów ratowniczych, ale psy szkolimy sami. I teraz, jeżeli ktoś chciałby, powiedzmy, rozpocząć tą przygodę z ratownictwem, no to niestety musi się uczyć po prostu od tych, którzy już ileś tam lat pracują, mają większe doświadczenie. Czyli kontakt z osobami, które... Tak. My też, zaczynając jako grupa poszukiwawcza ratownicza 6 lat temu, rozpoczęliśmy od kontaktu z grupą z Gdańska. Jest to jedna chyba z najdłużej pracujących grup w Polsce. A przede wszystkim to Michał Szalc i Kasia Wodniak. Oni nam udzielali pierwszych wskazówek, no i na podstawie tego... Potem oczywiście jeździliśmy już do różnych osób, sami zapraszaliśmy różne osoby, instruktorów, tych, którzy po prostu dłużej pracują z psami, pomogli. Na koniec chciałbym zapytać o działania jakieś poszukiwawczo-ratownicze, w których brały ostatnio udział. Znaczy ostatnio mieliśmy akurat takiego, znaczy nie tyle pecha, co powiedzmy tak się stało, że byliśmy 4-krotnie wzywani, ale 4-krotnie po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że już osoba została znaleziona, ale tak to w tej chwili mamy prawie 50 poszukiwań już zaliczonych, także
ładny wynik. Tak, tak. No, znaczy, tu nie chodzi generalnie o wyniki. Tu tak naprawdę czy gminy, bo też byliśmy dysponowani poza powiat olsztyński tak naprawdę. Pamiętam, tak. Że Biała Piska bodajże, tak? Było jedno poszukiwanie. Iława, potem Rągowo, Kętrzyn, tutaj w okolice Biskupiec. Tak, to praktycznie też było... całe województwo. Bo mówię, to jest tak. Jedyna grupa poszukiwawcza ratownicza w tej chwili w województwie warmińsko-mazurskim, która ma już psy certyfikowane. Tam powolutku kształtuje coś się na północnym wschodzie, w Gołdapi i w Ełku, no ale na razie jeszcze psami nie dysponuje. Proces pewnie szkolenia trwa. Tak. Proces szkolenia, mówię, rozpoczęliśmy w 2015 roku. W 2017 pierwszy pies zdobył certyfikat pierwszego stopnia. Także mniej więcej 1,5-2 lata trzeba liczyć, że trwa szkolenie. No, znaczy to co mówiłem, jeżeli chodzi o lokalizację, to każdy pies ma swój nos, każdy pies jest w stanie znaleźć, ale potem chodzi o to, najdłużej trwa ten proces połączenia oznaczania, czyli żeby pies przyszedł i powiedział, znalazłem. Albo oszczekał. Czyli czym taki pies musi się cechować? Czy ja wiem czym? Trudno powiedzieć. Przede wszystkim psy muszą być samodzielne. Samodzielne. No bo trzeba sobie zdawać sprawę, że powiedzmy psy tropiące cały czas na końcu smyczy mają przewodnika. Nasze psy, na przykład jeżeli prowadzimy poszukiwania ratownicze, przeważnie w nocy tak nas jakoś tak ściągają. Ten pies samodzielnie pracuje w odległości od kilku do kilkuset metrów od nas i on sam musi podjąć decyzję, czy znalazł, czy nie znalazł, przyjść. No, ciężko. Zameldować, ciężko, tak. Jest ciężko. Na koniec zapytam jeszcze tylko o rasę i nagrodę, którą Alex lubi. Alex to jest owczarek belgijski Gronendel. Dla niego nagrodą największą chyba, ja nawet mówimy na to, że to jest mózg zewnętrzny, nie nagroda psa. O, tak to się nazywa fachowo? Trzymaj, rzuć. A. On tak teraz będzie przynosił. Nie za trudno. Zobaczymy. Brawo, brawo. Trochę cię zakurzyłem, ale nie chciałem. Świetnie. Dziękujemy serdecznie. Drodzy widzowie, jesteśmy wraz ze strażakami świetlicy. Tutaj piękna gościna, także bardzo dziękuję wam za tą gościnę. I teraz zobaczcie na ekran laptopa, co tu się dzieje. Być może część ze stałych widzów, która nas ogląda, pewną akcję kojarzy już. Jest to gmina Barczewo, tak? Tak, OSP Barczewo. OSP Barczewo opowiadała o pewnym zdarzeniu, to był pożar... Kurnika. Tak, stopiony hełm, także w tym momencie jakiś tam link się wyświetla do tego filmu, to będziecie mogli przeskoczyć, zobaczyć, wrócić. I zobaczcie, co tu się dzieje. I poprosimy o relację z waszej perspektywy. Była troszeczkę inna i trochę dramatyczna. Tak, sytuacja była tego typu, że zostaliśmy zadysponowani na pożar Kurnika. Jak jechaliśmy, już kilometr przed dojazdem do zdarzenia, zauważyliśmy i kolega stryknął fotkę, żeby to pamiętać, jak wygląda rozgorzenie. I w tym momencie na radiu usłyszeliśmy, że dwóch strażaków jest w środku i że siły i środki niewystarczające są, żeby dosyło następne siły i środki. No na tą chwilę każdy z nas przeżywał różne miał perypetie z wypadkami, z pożarami, ale pierwszą taką sytuacją było, że nasi koledzy... Jeden z naszych potrzebuje pomocy. Wtedy naprawdę na 100% albo na 200% jak najszybciej trzeba było dojechać i pomóc kolegom z Warszawy. To bardzo trudna sytuacja i też pokazuje, jaką siłę ma żywioł w momencie, kiedy dostanie tego tlenu, bo możemy tak domniemać, że po prostu to nastąpiło przez dopływ tlenu do pożaru. W momencie cały ten kurnik był w ogniu i z tego co pamiętam, jak chłopaki opowiadali z tej perspektywy od środka, no to ich to zaskoczyło. W sensie nie było takich wskazań, żeby miało tam dojść do rozgorzenia, no aczkolwiek doszło. No mówię, taka sytuacja była nietypowa, dlatego jak dojechaliśmy na miejsce, od razu trzeci nasz zastęp zbierał się, żeby też pomóc nam w tym zdarzeniu, jeżeli mówię, to wszystko się działo szybko, dlatego każdy już jechaliśmy drugim zastępem, to już dzwoniliśmy, żeby się trzeci zbierał, że potrzeba podmianki. Tak, podmianki ludzi nawet dla
kolegów z Barczewa, których serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Było mi bardzo miło gościć również w Barczewie. Jakie jeszcze historie Wam się przypominają? Dużo było, też mieliśmy zdarzenie, tylko nie pamiętam zdjęcia, czy nie będziemy mieli. To też był duży pożar na naszym terenie tak naprawdę. To był teren w miejscowości Klewki. To jest około 3-3,5 km od nas, z naszej jednostki tak naprawdę. Paliło się gospodarstwo rolne. I też takie było, wyjeżdżając z Klewarka tak naprawdę, widzieliśmy już siłę tego ognia. Była taka mocna łuna. I od razu było krzyczane na radio, dostawiące kierowania, że po prostu wysyłał wszystko, co może, bo naprawdę pożar jest duży. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia, faktycznie my zastaliśmy już przynajmniej jeden budynek w pełnym ogniu. I taką trudnością też było to ewakuacja zwierząt, tak jakby z tych palących się obłód. Nie wiem, co tak, jak to nazwać, obłody, tak naprawdę pomieszczenia do trzody chlewnej. Sporo zwierząt tak naprawdę też już ucierpiało w tym pożarze, bo to były popalone, przepalone, ale praktycznie tam żadne nie ucierpiało już tak mocno na tym zdarzeniu. I to też było takie spore doświadczenie, bo wąski teren, ciężko było wjechać z podnośnikiem, ciężko było też zaopatrzenie wody zrobić tak naprawdę, bo hydranty mają też swoją przepuszczalność i tak naprawdę jak się podłączy 4 czy 5 samochodów, to po prostu już tej wody nie ma. Tak, i było stanowisko budowane też asekuracyjnie raz na rzece, która tam przepływa, ten mały strumyk, ale to takie mało wystarczające było i na jeziorze przy Klewkach to też było stanowisko od razu budowane, żeby uzupełniać tą wodę. No pamiętam, że 3 gmin przynajmniej tutaj zastępy brały udział w gaszeniu. To jest taki większych pożarów, które mieliśmy tutaj. Tutaj mamy jeszcze Gietkowską. Ulica Olsztyn. Tak, ulica Olsztyn. To jest pani żywność. Nie, to jest nie. Jeszcze wcześniej. Euro AGD. Stare budynki, które były przeznaczone, bo były jednostki wojskowej przeznaczone na magazyny. I to Euro AGD. To był czas bodajże 5 lat, gdzie te magazyny zaczęły płonąć. Co 2 lata zdarzył się taki potężny pożar, który był taką tragedią miasta, bo wtedy wszystkie środki siły z okolic i miasta były kierowane do tego pożaru. Koszty ogromne. Nie tylko finansowe, ale też zdrowotne, strażaków. Straty ludzi, którzy tam mieli różnego typu magazyny, tak? I spożywcze, i AGD. I jakieś elektrownie, coś takiego, wszystko było tam, co nie można było ratować, bo zazwyczaj te pożary wybuchały w nocy. A tam chyba się podnośnik spalił? Nie. Czy przypalił? Może się przy to. No a to taka dziwna, nietypowa akcja, którą mieliśmy na jeziorze. Zobaczcie, mieliśmy plamę oleju na jeziorze, na zapli lodu. Piękna sytuacja, bardzo nietypowa. Nietypowa, wiedziałem, tak. Wiedziałem, że coś znajdziecie takiego. Smaczka, żeby znowu zrealizować. Kto jechał przez jezioro? A raczej czym? Tutaj co roku jest organizowane przez klub Subaru Team takie rajdy na lodzie. Tak. No i oni sobie robili trasy. Nie to, że pochwalamy czy coś, bo to tam... Znaczy nie. To przypadek, zdarzyło się. I zostaliście zadysponowani do plamy oleju na jeziorze. Na jeziorze. No. Długa była? No, w około kilometra. No to kawałek. No, koszta są duże, bo samej pracy sporo, bo z lodu ściągnąć plamę oleju to jest trudno. Bardzo. To też tak w suchych, czy się załamie. Trzeba było kuć tam trochę. Także to takie z takich nietypowych. No i też akcja, którą nam dała tak jakby dużo do uczenia, to mieliśmy 2 takie potężne pożary tak naprawdę. Ja pamiętam, jeden to był ZGOP, pożar śmieci w ZGOP-u, Zakład Odpadów Komunalnych. To tak jak był ten okres 2 lata temu, że się wszędzie paliło, to i w Olsztynie też się paliło. U nas też się paliło. To też naprawdę pamiętam kilka godzin, olbrzymie siły i środki z naszego powiatu, z powiatów ściągane ościennych, z Ełku ściągane środki płonotwórcze, pamiętam, z Elbląga były ściągane, Lidzbark Warmiński, praktycznie no,
wszystkie ciężkie samochody, jakie były na powiatach sąsiednich, tutaj to było non-stop tej wody pompowane, dowożone, ale i tak chyba suma summarum, wydaje mi się, że to był najszybciej złapany i ugaszony pożar, jeśli chodzi o wysypiska śmieci w tamtym czasie, tak, w Polsce. I druga mi była, chciałem powiedzieć jeszcze, i też fabryka mebli pod Batczewem, też fajna akcja, też naprawdę. Znaczy fajne pod tym względem, że dużo tak jakby nauki i też tak mam, one mogą być schowane, ale to zaraz znajdziemy na ten z filmy. Mieliśmy tak jakby swój odcinek bojowy jako Klebat, tak naprawdę jeden miał Olsztyn, Batczewo i my jako Klebat, tylko jednostka, która dojechała najszybciej. Tak. Batczewa i zaraz po Olsztynie. I tak jakby my broniliśmy z innymi jednostkami, które potem dojechały pewnego obszaru. I to się wiązało z tym, że najpierw trzeba wybić wszystkie materiały, tak żeby jak najmniejsze te straty właściciel miał na tym. To też taką pamiętam akcję, taką właśnie, która... Tak, szklane było. No. Pamiętam, która tak jakby mi zapadła też w pamięci. I też ta kwestia takich materiałów łatwopalnych, tak naprawdę, bo tam pianki, materiały, drewno, to wszystko kleje tak naprawdę w każdym momencie mogło pójść w każą stronę. Jasne. No też skomplikowana akcja. Tak, ale jedna z takich fajniejszych, które pamiętam. Okej, a tak na koniec chciałbym zapytać, akcja z ratownictwa technicznego, jakaś? Był wypadek, samochód, który nie mogliśmy poznać, bo nie wiedzieliśmy, wszystko było tak gniecione, był pod tirem, pod ciągnikiem, na zakręcie, 90 stopni w kierunku na szczycie, gdzie myśleliśmy, że faktycznie towarzyszący w tej wypadku osobówki, kierowca i pasażer nie przeżyją. To jest z tego wypadku właśnie. Tak, to jest z tego wypadku. Ja zaraz jeszcze pokażę jedno zdjęcie, znajdę do kamery. Też po prostu kobieta, która kierowała samochodem, była połamana, gdzie po wydobyciu, odcięciu dachu, wydobyliśmy ją przy odcięciu pedałów. Transportowaliśmy ją Forda mieliśmy do helikoptera. No była dosyć sprawnie akcja zorganizowana, więc żyła ta kobieta i całe szczęście przeżyła. Jeszcze jedno zdjęcie powinno być na samochód. Przeżyła, po pół roku przyjechała do nas i dziękowała nam za uratowanie życia. Niesamowite. To chyba najbardziej satysfakcjonujące, kiedy poszkodowany. Nie ma, bo tam było widać, że z samochodu została praktycznie podłoga, część silnikowa i tylna część, a tak po prostu wszystko zostało porozkładane na części. Rozumiem. Porozcinane. Nie mogę znaleźć tego, gdzieś się mogę. No nie szkodzi, nie szkodzi. Ciekawostek jeszcze byliśmy. A najtragiczniejszy wypadek to był... Z patologii młodzieży też byliśmy, wspieraliśmy... W Ostrzeszewie. W Krakotowie. W Ostrzeszewie. Jechała kobieta, matka z córką. Trzymiesięczną. Do miasta. A z miasta jechał gość pijany. I czoło mu się zdarzyli. Kobieta i dziewczynka. Córka zmarła. To był najtragiczniejszy wypadek, który jest. Ponieważ to znajomi nasi. Tak. I do dnia dzisiejszego jest wypadek, to po prostu też stoi mi przed oczami. Trudno. Pomimo tego, że przepracowałem 25 lat w Państwowej Straży Pożarnej, tu jestem od 1974 roku do dnia dzisiejszego. To z tego względu, że to znajomi, tak? Tak. Ta relacja. A chciałbym zapytać o takie zdarzenie, rajd samochodowy. W Mikołajkach. Tak. Wypadek rajdówki. Co jest czymś takim też nietypowym? Ktoś z was był na tym zdarzeniu? Tak, ja byłem na tym zdarzeniu. Jedno zdjęcie. Zdjęcie jest więcej troszkę. Nietypowa dosyć akcja, bo mówię, zabezpieczenie rajdu. My do Mikołajka mamy dość dużo kilometrów, ale zabezpieczaliśmy to, bo mieliśmy sprzęt tak. Na taką imprezę.
No i na jednym tak jakby z naszych odcinków specjalnych zdarzył się wypadek. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle nasz sprzęt poradzi sobie z klatką, która była w tym samochodzie. Na szczęście jest to nietypowe wzmocnienie. Tak, nietypowe wzmocnienie, które było ciężkie do przecięcia. Na szczęście się udało wydobyć pilota. Pilot trafił do szpitala. Dla kierowcy tak nic poważnego się nie stało. Czyli akcja, choć skomplikowana, to zakończyła się sukcesem. Tak, tak się udało się. Jakie wskazówki dla kolegów strażaków z Polski, gdyby przyszło ciąć im orurowanie? Teraz to sprzęt jest trochę lepszy. To też inaczej. To jest inaczej, tak. Tak, wcześniej mieliśmy, mówię, 10 lat w straży, to jest przepaść, jeżeli chodzi o sprzęt. Jest. I te siły nacisku są dużo większe niż wtedy, co były urządzenia. Rozumiem. Czyli odpowiedni sprzęt też jest istotny do tego, żeby sprawnie sobie poradzić. Jak najbardziej. Ale i też technika cięcia. To przede wszystkim, to powinno być co jakiś czas szkolone. Nie można zapomnieć o tym, że mniej więcej wiedzieć, w których miejscach ciąć. Tutaj podsumowując tą wypowiedź, to odeślę wszystkich zainteresowanych dodatkowym doszkoleniem się do skryptu z zakresu ratownictwa technicznego. Znajdziecie w internecie strona Droga Ratownika czy strona Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, opracowany przez pana Pawła Karabina i pana juniora Podlesińskiego. Dużo o technikach cięcia i nie tylko, także polecamy. Coś na koniec, jakaś taka może luźniejsze zdarzenie się przypomina? Często zwierzaki w nich biorą udział. Nie, mało. Do zwierząt mam jakoś tak kotków czy piesków, to tak mało. Trzeba nie ściągać. Nie, mało mamy takich zdarzeń. Czasami jakieś tam sarna się trafi uwięziona na tym, ale tak to raczej mało, no, jeśli chodzi o zwierzaki różnego typu tak naprawdę działa. No było ostatnio w kwietniu zdarzenie. Pojechaliśmy do sarny, która stała w bagienku. I co ją wyciągniemy, ona z powrotem wraca do samego miejsca. I tak chyba z 5 razy w końcu leśnicy przyjechali. Musiała być uderzona przez samochód. I to miejsce jej najbardziej odpowiadało. Sporo robimy projektów czy działań takich edukacyjnych, animacyjnych. Właśnie te poduchy, co są. No właśnie, są duże takie poduszki. To są właśnie, były kupione kilka lat temu z projektu właśnie edukacyjnego dla dzieciaków, pod dzieciaki. I do dziś dnia służą jako element właśnie przy festynach i tak dalej, czy przy imprezach, które robimy, to właśnie te poduszki dużym zainteresowaniem się cieszą. No mieliśmy trochę więcej tych poduszek, ale stwierdziliśmy, że kilka z nich przeznaczymy na WOŚP. O, tak. One były tak, jako na licytację, czy w zeszłym roku też wspieraliśmy taką akcję kolegów ze Szczytna. Z OSP Szczytno, tam Celkowo. Daj inną poduszkę też przekazaliśmy właśnie na rehabilitację czy leczenie człowieka, tak, który tam był zbierany pieniądze. Także ile możemy coś tym się dzielić? Tak, teraz aktualnie jest tak, że wszystkie samochody ciężkie z miasta i z naszego powiatu, z komendy miejskiej wyjechały na ćwiczenia. Tak. Dlatego nasz samochód ciężki jest najbliżej Olsztyna i jesteśmy tak jakby dysponowani gotowości. Jakby coś się działo na mieście. Na mieście. Ze względu na ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego w województwie pomorskim. To pozdrawiamy też strażaków, którzy już ćwiczą, aczkolwiek materiał będą po ćwiczeniach oglądać. Ale pamiętamy o Was. No nic. Bardzo Wam dziękuję serdecznie za to, że mogę do Was przyjechać, Was odwiedzić. Cieszę się, wy jesteście bardzo otwarci. No, bardzo mi miło było też zapoznać się z przewodnikiem i psem Aleksem, który tutaj jest bardzo towarzyskim pieskiem przy Milasie i Łasi. Chciałem się pożegnać z każdym z Was z osobności. Dziękuję. Dzięki chłopaki. Dzięki również. Życzę jak najmniej trudnych działań, żeby wszystkie były takie raczej mniej skomplikowane. Bo cóż to dużo mówić, bardzo dużo nietypowych działań prowadzicie. Także z takim życzeniem Was pozostawiam. No i dalszego rozwoju. Dzięki wielkie. Także drodzy widzowie, pozdrawiamy serdecznie z jednostki OSP Klebark Wielki.
najważniejsza część, czyli ludzie, którzy tutaj stoją, są twórcami tego wszystkiego, co za nami się znajduje. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość odwiedzin. Dzięki również. Zapraszam wszystkich serdecznie na Instagrama, na Facebooka, na Patronite'a, miejsce, gdzie można nas wesprzeć i to, co robimy. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. No i cóż, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń w formularzu zgłoszeniowym, pod filmem również. Wszystko, co jest potrzebne, to te informacje tam znajdziecie. Chcieliśmy Ci przekazać w sumie tak dwie naszywki nasze. Jedną jest naszą jako jednostkową OSP, tak. A drugą grupę poszukiwawczo-ratowniczej do kolekcji na pamiątkę. Bardzo dziękuję. Historyczne przekazanie. Zobaczcie, jak wiecie, tworzę taką tablicę z naszywkami odwiedzonych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Także bardzo mi miło za pamięć. Jeszcze raz Cię żegnam, dziękuję. Dzięki. Akurat deszcz zaczyna padać, także w sam czas skończyliśmy. Tak jest. Dzięki. Dzięki, trzymajcie się. Cześć. Cześć. Drodzy widzowie, zapraszamy Was na nasze Instagramy, Adrian Socha, Firewoman Socha Team, Firefighter Socha Team, które się właśnie pojawiają i nie zapomnijcie oczywiście na Instagram Damiana wbijać, damian.d.gawryluk, na Instagramie to osoba, która dzisiaj odpowiada za film, oczywiście dajcie znać, czy taka forma materiału i jakość Wam się podoba, ale myślę, że bardzo. Dzięki serdecznie, trzymajcie się. Drodzy widzowie, jeszcze bardzo ważny dodatek do filmu, czyli część historyczna. Musimy pamiętać o historii, żeby potomni później wiedzieli co, gdzie i dlaczego. Także bardzo prosimy Panie Naczelniku. Z tego co dokumentacja jednostki mówiła, jak wstąpiłem w 1974 roku do tej jednostki, cały czas, może corocznie były odczytywane, że w 1949 jednostka otworzyła się na nowo. Odpowiedniej daty powstania jednostki nikt nie pamiętał, tylko na podstawie dokumentów, kiedy ta jednostka zaczęła funkcjonować. To był 1949 rok. Czyli pojawiła się w jakichś dokumentach, tak, pisane w archiwach tak naprawdę. Nie, tymi dokumentami cały czas jednostka władała, bo to było powstanie, odtworzenie jednostki i co roku na zebraniu walnym było mówione, że ta jednostka odtworzyła się w 1949 roku. Założycielami tej ponownej jednostki byli Michał Rodziewicz, Michał Rodziewicz, Antoni Pawłowski, Piotrowski, Lobko Zdzisław i Czesław Iwanowski. To byli ludzie, którzy jednostkę odtworzyli. W 1999 roku obchodziliśmy 50-lecie jednostki. W 2002 roku dostaliśmy dokumentację, kserodokumentacji Ochotnicze Straże Pożarne Warmia i Mazury i Gdańsk, gdzie były w tej książce wyjazdy do pożarów. I tam w 1910 roku było napisane, że Plebark Wielki gasi pożar w Plebarku Małym. Dlatego obchodziliśmy w 2010 roku stulecie, tak. Raptem 11 lat później obchodziliśmy stulecie, bo dokumentacja mówiła, że jednostka odtworzyła się w 1949 roku. I takie są teraz brane pod uwagę daty. 1910, powstanie jednostki. Być może ta jednostka funkcjonowała wcześniej, o czym mówili ludzie autochtoni, którzy mieszkali tu, dlatego że myśmy byli młodzi i nie przystawialiśmy wagi do tego, co oni mówią. Być może, ponieważ z mojej strony żony, rodzina koni użyczała do transportowania wozu pożarniczego, fury pożarniczej, tak, do pożarów, tak? Bo mieli dosyć dobre konie, tak to nazwę. I to mówiło się o wiele wcześniejszym funkcjonowaniu straży, ale na to dokumentów nie mamy. Dokumentem, który posiadamy, jest to Emland Mazury, pożary, które powstawały i Gdańsk. Dlatego jesteśmy przy dacie 1910, który jednostka powstała. Symbolicznie przyjęliśmy 4 maja. 4 maja, tak. No, Dzień Strażaka. Dzień Strażaka, żeby tak było łatwiej symbolicznie przyjąć. Świetnie. Bardzo dziękuję za tą część historyczną.
Jeszcze zapytam, bo część młodszych widzów na pewno nie kojarzy autochtonów. Kim byli ci ludzie? To byli Niemcy, to były Prusy kiedyś, a Prusy cały czas, jak to mówi historia, dbali o swoje mienie i zabezpieczenie. Więc ta straż musiała powstać dużo wcześniej. Na to nie mamy dokumentów, więc opieramy się tylko na tej książce, która jasne, mówi jasne. Konkretną datą, tak? Bardzo dziękuję. No i nic, drodzy widzowie, to już wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszamy do kolejnych materiałów, które będą się pojawiać na kanale.